Przez przypadek zapisano mnie do komisji liturgicznej 6 Światowego Dnia Młodzieży. Przez przypadek mówię, dla niewierzących. Dla wierzących naturalnie, z wyroków opatrzności. I pomyślałem sobie, że no trzeba tam coś zrobić. Jako dominikanin miałem doświadczenie w pracy z młodzieżą. Ja nigdy nie pracowałem na parafii, więc po prostu mówię, no to musi być dynamiczne spotkanie. I wziąłem udział w takim jednym spotkaniu diecezjalnym i księża mieli pomysły niesamowite. Wywiozą papieża windą na wysokość wieży jasnogórskiej. Inni jeszcze, inne mieli tam szalone pomysły, że zabrzmi Alleluja Mozarta, bo rok mozartowski i takie inne rzeczy. Byłem przerażony. Okłamałem ojca Tomasza Aleksiewicza, że też go powołali. Jego nikt nie powołał, ale jeździł ze mną. O 12 wsiadaliśmy do pociągu. Na 5 byliśmy w Częstochowie, szliśmy na Jasną Górę, odprawialiśmy mszę świętą, a potem do kurii. No i były te spotkania. Ja cały czas walczyłem o to, ażeby młodzież była tym podmiotem, żeby nie zrobiono tego za młodzież, dla młodzieży, ale z młodzieżą. No i to było fantastyczne. Obiecałem, że w Hermanicach zrobimy obóz kondycyjny. Wszystkich przyjęliśmy. Było 700 ludzi po domach. Hermanice koło Ustronia. Lało, w błocie byliśmy. Pewien ksiądz profesor, który był odpowiedzialny za muzykę, którego nazwiska nie trzeba mówić, przyjechał na wizytację i powiedział, że prawdziwa sztuka rodzi się na deskach dębowych, a nie w błocie. My spokojnie ćwiczyliśmy hymn Abba Ojcze. Ten hymn najpierw zdecydowano w kurii, że będzie. Ja pisałem do niego słowa w pociągu, wracając kiedyś z Jasnej Góry, z Częstochowy do Poznania. I tak pamiętam na tylnej stronie teczki, w której były dokumenty i papiery. Potem Jacek Sykulski, mój student, napisał melodię. Ona z początku nie szła, dopiero potem w trakcie prób ona się rozwinęła. Kiedy nie szła, ja zdenerwowany mówię, podnieście te ręce, zamachajcie, może się coś wydarzy. I wtedy po prostu jak gdyby pieśń chwyciła Ducha Świętego. To się zaczęło dziać, pieśń no była, ale ksiądz profesor był dalej uparty i swoje filharmonie wynajął, chórzystów przygotował. No i po prostu była taka, no nie powiem, rywalizacja z moim zespołem młodzieżowym. Kilkaset osób i jego chórem filharmonii. Nam wyznaczono miejsce przy 14 stacji, gdzieś na końcu. Ja się rozpłakałem i mówię do ojca Tomzińskiego, ojcze, wyautowali nas, nie mamy tam nic do powiedzenia, trzeba jechać do domu. Ale jak ojciec ma wpływ, to proszę nam pozwolić gdzieś usiąść bliżej. My zdejmiemy buty, bo tam była nowiutka wykładzina i będziemy jak kwiaty, te dziewczyny wokół papieża, a papież lubi kwiaty. I proszę sobie wyobrazić, ojciec Tomziński się zgodził. Ksiądz profesor miał kilkadziesiąt mikrofonów dla swoich chórzystów. Myśmy mieli 5, może 6. I na tych kilku mikrofonach podbijaliśmy świat pieśnią Abba Ojcze. Papież był szczęśliwy, jak całe pole, przedpole Jasnej Góry zakołysało się pieśnią, jak orkiestra wojskowa zagrała tę pieśń, jak soliści się potem pojawiali. To wspaniałe było. Ja byłem w przykurczu takim, ze szczęścia i mówię, Boże, to coś wspaniałego jest. Wtedy byłem już szczęśliwy. Ksiądz Ryłko wtedy powiedział, dziękujemy księdzu profesorowi, to ojciec weźmie wszystko. Ja mówię, nie róbmy mu tego. Niech się pokaże, niech tego, tylko niech młodzieży da dojść do głosu. Cudownie, Jędrzej nasz robił inscenizację, kilka tysięcy pochodni płonęło, straż pożarna brała się za głowy.
co za nieodpowiedzialna komenda. Pamiętam śliczne nieszpory i później następnego dnia msza święta. Wielokrotnie śpiewaliśmy Abba Ojcze. Ja zostawiłem serce na Jasnej Górze, a Ojciec Święty wiele razy mówił dziękuję. Dziękuję za Abba Ojcze. Mówiłem o tym wcześniej, o trudnościach, nie dlatego, żeby, nie wiem, dać sobie satysfakcję, ale po to, żeby mówić, z jakim trudzie rodziło się to wydarzenie, bierzmowanie nas przez papieża. To dało nowe siły, powstała Jamna, powstała Lednica wtedy, tylu przyjaciół, cała Jasna Góra była jak gdyby otworem stała dla nas. Zawsze jeździliśmy na Jasną Górę, jadąc z Poznania na Jamną. Tak. Przyszłoroczne Dni Młodzieży muszą znaleźć własną tożsamość. Nasze szaleństwo, nasze przeżycia są nasze i tego nie da się ani wskrzesić. To był wielki dar Boży. Spodziewam się, że Światowe Dni Młodzieży zaśpiewają naszą piosenkę Jezu, ufam Tobie. I że z Polski, z Krakowa pójdzie wielka modlitwa na świat i że pokaże, że nasz lokalny, polski, krakowski, religijny patriotyzm może ubogacić cały świat. Spodziewam się, że ludzie nauczą się ze sobą pracować, współpracować, organizować. I myślę, że tygiel krakowski przepali maliznę, a wyzwoli wielkość.